pod Markiem. Ja właśnie zamówiłam sobie, słuchajcie, ten milkshake bananowy. Kozak. Szkoda, że nie mam gdzie was postawić, bo tak naprawdę to muszę wam powiedzieć, że... Coś widać. Dobra, może być. Słuchajcie, Gracjan właśnie poszedł, słuchajcie, po resztę jedzenia. Zamówiliśmy sobie, Gracjan wziął sobie podwójnego cheeseburgera. Ja sobie wzięłam milkshake'a bananowego. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać. To coś tutaj, co takie widzieliście przed chwilą, to była taka rurka. Bo siedzimy tutaj na dworze, słuchajcie, przy stoliku. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zdziwiona, jestem w szoku z powodu pogody. Bo pogoda jest po prostu przepiękna. Ja nie wiem, ile jest stopni, ale dzisiaj jest tak ciepło. Ja nie wiem, dlaczego ja dzisiaj w domu siedziałam. Znaczy wiem, bo też odsypiałam, bo o trzecie poszłam znowu spać, słuchajcie, nad ranem. No, także taka situation. Mówiłam wam już o ciuchach z Shein, to już mówiłam, że polecam wam bardzo gorąco, bo naprawdę powiem wam, że po prostu sztosik. Myślę, że nawet jeszcze raz bym wzięła te leginsy, tylko zamówiłabym, chociaż nie wiem, czy jakbym zamówiła większe, mogłyby być za luźne, bo jednak z tyłka mi spadają, a tutaj nie są takie, wiecie, one nie są takie elastyczne, ale bluza, ta kurtałka w sensie i koszulka to po prostu sztosik. No, ja wzięłam sobie bananowego szejka, tak jak mówię. Chciałam tutaj też przy okazji, słuchajcie, dzisiaj przeglądałam wasze komentarze, akceptowałam i lajkowałam, słuchajcie, komentarze, w sensie, no nie miałam za bardzo dużo czasu, żeby wam odpisywać, jak już dzieci wróciły ze szkół, więc po prostu tylko serduszkowałam, ale zwróciłam na jedną rzecz uwagę i za to chciałam przeprosić jednego, zwłaszcza z moich nowo przybyłych w sumie widzów, ale też jest to ktoś, kogo poznałam osobiście, w sensie spotkaliśmy się przypadkiem w Tesco i się okazało, słuchajcie, że no, że się znamy. Znamy się tak naprawdę przez Krzysia, to znaczy on mnie zna przez Krzysia, a w sumie on był z Gracjanem na rybach. Byli właśnie z Krzysiem i z Grackiem na rybach. Fajnie się wszyscy patrzą, że słuchajcie, gada do telefonu, nie? O co chodzi? Z kim ona gada? No. Także chciałam przeprosić za to, że faktycznie zawsze mówię tak per panie, wiecie, że zawsze mówię do was jako do dziewczyn. Będę musiała to zmienić, bo wiem, że jest jakiś tam procent, nie jest tego dużo, ale no z jakieś 20 coś do 30% jest jednak, słuchajcie, płci męskiej na moim kanale, ale może dlatego ja tak zapominam, ponieważ jednak w komentarzach się mało co udzielają, bardziej oglądają coś, słuchają niż się udzielają. Ale są też tacy, którzy się faktycznie udzielają i chciałam właśnie tutaj przeprosić. Także Jarku, przepraszam, postaram się to naprawić, postaram się mówić do ogółu, czyli będę mówiła, nie wiem, moi kochani albo chłopaki, dziewczyny, no w jakikolwiek sposób, ale postaram się nie pominąć tutaj jednak płci męskiej, absolutnie, bo to jest bardzo nieładne, ja sama to wiem, także postaram się to zmienić. No, więc to. No i jeszcze też wam chciałam powiedzieć, że jak już się wszystko uspokoi, jak już skończę, słuchajcie, robić swoją sypialnię, no to właśnie mam taki plan, żeby podczas tych vlogów, tak jak już wcześniej powiedziałam wam, zacząć poruszać jakieś takie może niewygodne tematy. Dla co niektórych na pewno, dla co niektórych jakieś kontrowersyjne, niewygodne, takie, o których ktoś by powiedział, że mogłaś to przemilczeć. Ja nie lubię milczeć i słuchajcie, ja w swoim życiu za dużo razy milczałam i to nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe, także ja jestem zwolenniczką po wszystkich swoich porażkach i wszystkich życiowych przejściach, to jestem zwolenniczką tego, żeby jednak mówić głośno, nie bać się myśli, otwierać się, no zdecydowanie tak, także absolutnie nie zamierzam milczeć. Sporo w życiu przeszłam i sporo w życiu doświadczyłam takich rzeczy, które mogłabym wam poopowiadać, poprzez które może bym mogła przestrzec co niektóre z was, abyście nie popełniały podobnych błędów. Dajcie znać, co wy na to. Wydaje mi się, że będzie sporo osób, które będą chciały o tym posłuchać. Zdaję sobie sprawę, że nie każda będzie chciała się udzielać, ale mam nadzieję, mimo wszystko, że po jakimś tam czasie może i się przełamiecie i nawet jeżeli nie w komentarzu weźmiecie udział w dyskusji, to być może chociażby nawet tak prywatnie odezwie się ktoś do mnie. Bardzo dużo dostaję prywatnych wiadomości i po prostu chodzi o to, że wiem, w jakich też sytuacjach życiowych jesteście i nie jest kolorowo i nie zawsze jak piszecie miłe komentarze, to za tym się kryje wasze jakieś takie pozytywne nastawienie i fajny humor.
zdaję sobie też sprawę, że dla wielu osób, dla wielu dziewczyn jestem jakimś tam rodzajem motywacji, bo też mi o tym piszecie, co jest cholernie miłe. No i próbuję, będę chciała właśnie to wykorzystać. Będę chciała to wykorzystać w taki sposób, żebym się mogła bardziej dla Was otworzyć, a poprzez co Wy być może porozwiązujecie swoje problemy. Jeżeli ja będę mogła Wam w tym jakkolwiek pomóc, to będę przeszczęśliwa. Także przyjemne, spożyteczne, wydaje mi się. Ja się też wygadam, ja Wam poopowiadam co nieco, bez używania oczywiście absolutnie imion, nazwisk i tak dalej. Po prostu Wam opowiem, co w życiu poprzechodziłam, na co zwróćcie uwagę, nie wiem, z czym bądźcie przezorni, na co uważajcie, czego się wystrzegajcie. No, ja myślę, że sobie pomożemy nawzajem. Idzie właśnie Gracyk, słuchajcie, z żarełkiem. Mówi, że mam być cicho. Dobra, ja muszę tu teraz Was odsunąć, bo przyszło żarełko. Hejo, ciepło jest? Ciepło jest? Tak. Nie wiem, ile dzisiaj stopni, ale dzisiaj jest po prostu, słuchajcie, ja nie wiem, ale dzisiaj jest jakaś dziwna pogoda. Bardzo dziwna pogoda, bo jest bardzo ciepło. Zobaczcie, w ogóle tam jeszcze w górach widać w ogóle słońce. Tam jeszcze jest słonecznie, także my w sumie tutaj tylko siedzimy w cieniu. Jakbyśmy gdzieś sobie odeszli gdzieś tam dalej, to jeszcze nawet byśmy siedzieli w słoneczku. Ale akurat tutaj miejsce w maku nie jest w ogóle absolutnie nasłonecznione. Zawsze dają te sosy, one są beznadziejne. Jeśli chodzi o te sosy, to ja Wam ich nie polecam, nie bierzcie. Za ostre i niesmaczne. Takie niesmaczne, bo ten jest ostry, ale jest przepyszny. Ten Wam polecam, nie wiem, czy to limitowanka, czy nie, ale dopóki będziemy kupować. Także przyszły nasze spicy chicken nuggets, mac nuggets. To jest bok do podziału, synek jeszcze kaszle, ale wydaje mi się, że lepiej jest, jak będzie wychodził, słuchajcie, na dwór, niż jakby miał siedzieć w domu. Także co? My się odzywamy do Was później, tak? Będziemy zażerać? To pomachaj. Majo! Pa! Także do usłyszenia. No i dobra, słuchajcie, ja rzucam z powrotem, ale dobra, jestem już w domku, nie wiem, jak Was ustawić, bo tak naprawdę to chyba powinnam tu, dlatego że tutaj jest dzienne, ale w sumie tutaj to mam tylko sofę i boję się, słuchajcie, w sumie mogę tu, ale boję się trochę, że mi Daisy tutaj coś ten spowoduje na przykład. Nie? Daisy mogłabyś coś, prawda, spowodować. Na przykład wywrócić mi telefon, słuchajcie. A nie przeżyłabym tego. Dobra, niech tak będzie, chwilowo. Na razie nie dotykam. Siedzisz? Siedzi tu z tyłu za Wami. Pokazać Wam chciałabym podczas tego vloga dzisiejszego jeszcze coś, co pokazałam Wam tak naprawdę tylko na Instagramie. Tudu! Już są rozparcelowane, gdyż je rozparcelowałam. Przyszłam z dworu, słuchajcie, mam na sobie cały czas tą koszulkę, słuchajcie, tą zaczepistą. Girl Boss, zaczepistą z Shein, a tak w ogóle to też chyba było z Shein. No, także dzisiaj jestem wkomponowana cała z Shein. No więc, co przyszło do mnie, słuchajcie, od dziewczyny, która zaczepiła mnie na Instagramie, czy nie zechciałabym spróbować sobie po prostu próbeczki ich perfum. Ona jest dystrybutorką, jak to się, konsultantką, w każdym razie zajmuje się, wiecie, sprzedażą i wysyłką perfum, podróbek, FM. FM, a FM to był skrót od, zaraz Wam powiem od czego, bo to gdzieś tutaj było. FM to było od, czekajcie, bo dostałam w ogóle takie papiery, jeszcze ich nie zdążyłam przejrzeć, Federico Mahora. Tak to wygląda, bardzo proszę. I muszę Wam przyznać, że jestem skłonna skusić się na którejś z podróbek. Jeszcze nie wiem na które, ale powiem Wam jedno, że te, które ja wybrałam, z całej listy wybrałam sobie, że Diora. Tak są zapakowane i jest tutaj numerek. To jest numerek 10 i po tym numerku prawdopodobnie będzie wiadomo, że to jest właśnie Dior Jador. Przepięknie podrobiona nuta. Do tego dostałam taką fajną sakieweczkę, co jest po prostu urocze, uważam, bo tak naprawdę mogłaby mi to wrzucić luzem w kopertę i ja też bym się cieszyła. Więc po prostu dbałość o szczegóły, pierwsza klasa. Dalej, tutaj mamy FM Federico Mahora. Perfumy pochodzą z fabryki w Munich, nie wiem jak się to czyta, w Niemczech. Także jeżeli by ktoś był zainteresowany, to ja z chęcią Wam tutaj, słuchajcie, przekażę te informacje, jakoś może w link Wam jakoś udostępnię, ale mi się wydaje, że te perfumy FM są wszystkim znane. Ja już je znam od bardzo wielu lat i właśnie tak dzisiaj nawet z którąś z Was pisałam po wstawkach moich na story, pisałyście mi, że się też zajmowałyście tym, też byłyście tymi rozprowadzającymi, czy jak to się tam zwie.
Współpracowałyście z tą właśnie marką, firmą FM. No, to pisałyście mi właśnie, że polecacie mimo wszystko. Także tutaj oczywiście jest też, wiecie, informacja, że potrzebują nowych tam konsultantów, wiecie, osób, które by zechciały sobie tam zarabiać. Mnie to akurat w ogóle omija, ja absolutnie nie jestem tym zainteresowana. Ja chciałam po prostu przetestować, faktycznie mieć możliwość przetestowania po prostu zapachu. Na to się zgodziłam. Tutaj jest cena za 50, słuchajcie, i jest tak, wersja Pure jest 14,50, a Intense 18,50. Także czy delikatniejsza, czy mocniejsza. A tutaj jest, dostałam też taką całą listę, słuchajcie. Cała lista wymienionych perfum. Widzę, że tutaj jest FM Women's Collection i tak się zastanawiam, czy też jest Men Collection. I nie wiem właśnie, czy ja nie dostałam Men Collection, czy po prostu mają tylko damskie. Ale nie chcę mi się wierzyć, że mają tylko damskie. Ale wydaje mi się, że tylko dlatego może dostałam damskie, no bo że kobieta, wiecie o co chodzi, może mają oddzielnie męskie, tego nie wiem. Ale z takich na przykład najbardziej znanych, przeze mnie na przykład, no to mamy tu co? Miałam Barbery, The Beat, miałam Cacharella, Amor Amor, nawet jeszcze mam. Euphoria, oczywiście Calvina Kleina, Carolina Herrera, Good Girl, czyli mój ulubiony, moja ulubiona szpilka, Chanel Chance, też miałam Coco Mademoiselle, oczywiście Coco Noir Extract, Gabrielle, Number 5, mówię oczywiście o Chanel, co tu jeszcze takiego znane, Dior Sherry, Dior Addict miałam, Hypnotic Poison, ja miałam Poison Girl chyba, Christian Dior, J'adore, J'adore Enjoy, czyli to jest te różowe, Midnight Poison, to też miałam, Miss Dior też miałam, Poison Girl jest, jest Joy, dalej tego nie miałam, Cool Water, oczywiście Davidoffa, dalej Be Delicious miałam, te Donna Karen, Light Bloom miałam, bardzo je lubię, Dolce Gabbana The Only One, te takie w przeźroczystej żółtej z czarną nakrętką miałam, The One, Elizabeth Arden, zielona herbata, dalej Diamonds, Emporio Armani, to już takie mniej mi się podobały. W ogóle z tych chyba Giorgio Armani kod miałam, ale to też taki duszący i ja nie wiem, może dwa razy w życiu go miałam, że wróciłam tam powiedzmy raz. Dalej C, Giorgio Armani, co tutaj jeszcze, Guilty, Bamboo, Flora, Rush 2, czyli tu Gucci Rush, mój ulubiony. Co tutaj jeszcze takie? Orange Woman od Hugo Bossa, Jimmy Choo, to Olivia miała, ja też miałam, Kenzo Jungle Elephant, bardzo rzadkie do dostania, więc jeżeli już macie na przykład możliwość, to warto skorzystać, bo one są naprawdę bardzo ciężkie do dostania i są bardzo drogie, nawet jeżeli je gdzieś dostaniecie. I też chyba tylko w jednej większej jakiejś pojemności. Lancome Hypnose, to też mówiłam. La Vie Belle na przykład od Lancome. Miracle też miałam. Marc Jacobs Daisy. Ale widzę, że chyba nie ma, no nie ma moich Decadence. Szkoda. Naomi Campbell, Naomi, to też było fajne. Neo Magic też fajne było miałam. Narciso Rodriguez For Her miałam. Paco Rabanne miałam. Lady Million. Pure XS od Paco Rabanne też miałam. Tych nie miałam. I co tu jeszcze jest? I końcóweczka. Thierry Malheur, to jest Angel, też miałam. Tylko miałam te Innocent chyba. Miałam jeszcze Alien. I mam Alien jeszcze zresztą. Nie miałam Toma Forda. I jakoś tak do mnie nie mówił. Bright Crystal, Versace. Oczywiście, że tak. To też był kiedyś mój ulubiony. Victor and Rolf Flower Bomb, wiem, że dużo wielu osobom się podoba, ja go nie miałam. I co? Black Opium mam jeszcze w łazience i Mon Paris od Yves Saint Laurent też miałam. Także jak widzicie, bardzo dużo fajnych naprawdę nut, takich znanych. Tu jeszcze Wam zastopuję, bardzo proszę, jakby ktoś był chętny, to można sobie zastopować, można tutaj sobie przenieść się, słuchajcie, na Instagrama i napisać do owej dziewczyny, czyli do Lusa. Kto otworzy? Gracias. Synek, otwórz. A kto to? A Tisio! No to ja kończę i odzywam się do Was niebawem. No i hejo, hejo, robaczki, odzywam się do Was. Nie wiem, czy dzisiaj się rano odzywałam, nawet nie pamiętam.
bo musiała sprawdzić pliki. Czekam jeszcze na Oliwkę, bo właśnie miała iść za mną. Lecę przed pracą, słuchajcie, na mieszkanie. Mamy dzisiaj dzień tygodnia, piątek, więc nie wiem, czy odzywałam, czy nie, ale chyba nie. Nie wiem. Jak tak, to dołączam, jak nie, no to dzień dobry. Czekajcie, bo jedzie auto. Idę właśnie, słuchajcie, jeszcze teraz przed pracą do... idę do Butsa, bo jak wiecie, zdjęłam już rzęsy, nie będę robić, po prostu zaczęły mi odpadać dużymi takimi ilościami. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się stało, dlaczego. Już wam o tym mówiłam, także ściągam i po prostu będę regenerować moje. Patrzę, czy się Oliwa jeszcze nie. No i postanowiłam, że pójdę, słuchajcie, do Butsa, ponieważ widziałam jakąś tam nowość. Jakiś tusz, chyba z bazy nawet? Nie wiem, nie orientuję się, ale za chwilkę postaram się wam go pokazać. Jestem już przed Butsem. Wchodzę i za chwilę wam go pokażę z drugiej strony. Mam nadzieję, że to będzie jakiś fajny, sztosowaty tusz. No i dobra, i słuchajcie, jestem już w Butsie. Najpierw zajrzymy sobie, mamy bardzo malutką półeczkę Benefitu, już są ozdoby, słuchajcie, świąteczne, ale widzę, że są jeszcze świeczki. To jest właśnie stoisko, to takie z przecenami, ale tak naprawdę wszystko fajne to już się wyprzedało, to jest fajne na pewno. To jedynie jest fajne do ust, ale to jest ten taki, no, cooling relief, czyli że niekoniecznie. Mamy też sponge'a, ale jakiegoś takiego porwanego. Tutaj oczywiście z Max Factora podkłady, ale same ciemne kolory, wszystko ciemne. Tu co? Tu coś butsowe. Tu coś mamy, jakiś olejek. Co to jest? Aspen. Nie wiem, co to jest. Powiem wam, że za 2 funty, ale nie wiem, co to jest Aspen. Wiem, że gdzieś to widziałem. I tutaj właśnie były moje świeczki. Teraz są po 5,50, ale to są Fresh Cut Roses. A mi się nie podoba zapach ciętych róż. Za sekundę wam pokażę. Pokażę wam ten tusz, o którym wam mówię. Czekajcie, oto właśnie jakaś Best Mascara Ever z Max Factora. No i nie wiem, dajcie znać przede wszystkim to, czy używałyście tego tusza. I tutaj jest primer jeszcze, czyli jest primer i tusz. I tutaj mamy niby efekt, słuchajcie, przed. Tutaj jest po maskarze. I to jest niby przed 3 tygodniami bez maskary. Także takie coś, nie wiem, z bambu, ekstraktem z bambusa. Dajcie znać, czy to próbowałyście. Nie wiem właśnie chyba, czy się skuszę. Zaraz obejrzę, ale chyba tak. Także dajcie znać, czy używałyście. No dobra, ja słuchajcie, już jestem po mini shoppingu i po mini psiknięciu się w Butsie. Oczywiście nie omieszkałam, słuchajcie, dopsikać się Librą. Patrzcie, co Libra nie ma, ona jeszcze buty zakłada, słuchajcie, po prostu masakra. Ja idę dalej, także niech ona mnie najwyżej goni, bo no, czasu mam niewiele, a chciałam jeszcze wstawić tam na mieszkaniu, słuchajcie, ostatnie chyba, wydaje mi się, pranie. I przede wszystkim przygotować już rzeczy, żeby móc zabrać. Przede wszystkim telewizory i dokumenty, płyty i tak naprawdę rzeczy, które mam po prostu już przygotowane w sypialni. Książki, nie książki, także wszystkie rzeczy trzeba spakować, słuchajcie, do jednej dużej torby. I mieć przygotowane już właśnie na to, żeby je tutaj przewieźć. I nie wiem, czy mam stać i na nią czekać, czy po prostu mam iść i ona sobie tam gdzieś dojdzie i dokończy po prostu resztę tych rzeczy. To dziecko tak się rusza, słuchajcie, jak mucha w smole, nie? Ale jakbym powiedziała, że masz tutaj, nie wiem, 2 dychy i idź sobie do McDonalda, uwierzcie mi, że byłaby tam chyba w 3 minuty, nie? Bez kitu. Także chyba ja nie czekam, bo dla mnie to jest po prostu strata czasu, a widzę, że nawet jeszcze nie wyszła zza rogu. Także masakra. Przydałby mi się jeszcze jakiś może Red Bull. Red Bull albo jakaś mrożona kawa. Ale chyba Red Bull. Tak mi się wydaje, że przy samą pracę będzie jak znalazł. A jeżeli chodzi o te tusze, słuchajcie, to był ten primer i nawet nie wiedziałam, że to z Max Factora, muszę wam powiedzieć. Także zobaczymy. Na pewno zrobię wam test na żywo, co będzie, myślę, fajnym filmikiem i fajną sprawą, dlatego że zgubiłam wszystkie rzęsy, słuchajcie, moich rzęs jest już teraz niewiele. Po tym jak zdjęłam już wszystkie, no to powiem wam, że moje rzęsy są bardzo podupadnięte. Także taki test naprawdę super. Pokażę wam teraz fajny rower. Stoi na aucie. O, chyba teraz było widać. Dobra, wchodzę do Marks & Spencera po... Nie wiem, kto trąbi, ale to nie do mnie. I słuchajcie, ja ten, wejdę zaraz do Max... Do Max Factora, no. Do Marks & Spencer, słuchajcie, chcę wejść, zajść właśnie po Red Bulla.
Także zajdę po Red Bulla i poczekam, może w tym czasie moje dziecko zdąży do mnie dotrzeć. Także do usłyszonka, ale powiem wam, że jest ponad 22 stopnie. Szaleństwo.